Jeszcze nie przełkłaś wszystkiego. Brawo! Tak się bardzo trzyma ładnie. Ja będziemy piły. Jusia, będziesz piła? Proszę. Proszę. Pijemy. Pięknie. No to tam troszkę było takiego kombinowania, żeby jakieś pomieszczenie, prawda, przystosować. W tych pomieszczeniach golutkich miały dużo czynników rozpraszających. Ja pamiętam, że tam wystarczyło, że gdzieś Emilka zobaczyła cień, prawda, drzewa za oknem, już było po rehabilitacji, nie, po jakichkolwiek terapiach. A tutaj jednak, no powiem szczerze, że no bomba, nie? Jak ona, Auralka na początku była diagnozowana jako dziecko, bo nie ma, jak się okazało, że jednak słyszy, no to wiedziałam, musiałam się zgłosić i zadzwoniłam do naszego ośrodka początkowo na wczesną interwencję i powiedziałam, że dziecko moje ma autyzm. No to w takim razie to od razu panią zapiszemy do zespołu, który zajmuje się autystami. Trafiłyśmy tutaj i Auralka chyba tydzień później już zaczęła terapię. Było bardzo szybko. Także jeszcze nie było, z tego co pamiętam, diagnozy, a już tutaj pani, no nie było po prostu dyskusji, już wiedzieliśmy. A w tej chwili, po roku czasu terapii, no to dziecko jest odczarowane. To nie jest to dziecko. No nie ma co porównywać w ogóle. To co w tym ośrodku zostało, jaka praca została wykonana z moim dzieckiem i jakie postępy poczyniła, to ja nie jestem nawet tego w stanie opowiedzieć własnymi słowami, bo to jest coś niesamowitego. Czyli... A jak wyglądało wcześniej? Gdzie państwo byli, jak nie było Miejskiego Centrum Wsparcia Kapituł czy wczesnej interwencji klinicznej? No w naszym przypadku w zasadzie ja nie miałam żadnego doświadczenia z dziećmi. Więc ja miałam przeczucie, że z Wiktorką coś jest nie tak, więc oczywiście zaczęło się od chodzenia po pediatrach, od pediatry po neurologach. Neurolodzy stwierdzali, że fizykalnie jest trochę opóźniona, ale nie część dzieci tak ma. Wszystko w swoim czasie, pani ma za duże oczekiwania, nie wiem, innych lekarzy, neurologów. No, nikt nie dał nam żadnej wskazówki, że proszę szukać w kierunku autyzmu. Skierowała nas do Kapitolu. No i to Kasima też, tak? Tak, i to był skrzał dziesiątkę. Ale to zajęło nam około 10-20 zupełnie różnych innych specjalistów z zupełnie różnych obszarów, gdzie fizykalnie nie było ewidentnej diagnozy. Jedyna diagnoza, jaką otrzymywałam od otoczenia, to to, że jestem rozhistoryzowaną matką jedynego dziecka, która szuka dziury w całym, no bo przecież trzeba dać jej czas. U nas z kolei też, u nas było podobnie, bo kiedy Auralka miała 2 latka, nie mówiła, ale ja nie zwróciłam uwagi na to, że ona też nie reaguje na imię, nie wykonuje jakichś poleceń i dopiero później zdałam sobie sprawę, chodziłam, byłam też z nią u pediatry, pediatra powiedział, że ona ma czas, przecież to jest małe dziecko. Bo dla mnie autyzm to było, ja gdzieś z tyłu głowy miałam ten autyzm, ale to było coś strasznego, coś najgorszego, co może nas spotkać, bo ja autyzm znałam jedynie z telewizji, to były osoby dorosłe, agresywne i ja całą drogę modliłam się, żeby ona nie słyszała. Ja powiedziałam, że to może być autyzm, a wolałam, żeby dziecko nie słyszało, bo nie zdawałam sobie sprawy, co to tak naprawdę jest. Bo nasze dzieci często są stygmatyzowane przez to, że społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest bardzo dużo dorosłych autystów, którzy normalnie funkcjonują. Jest wiele znanych osób, które robią jakieś kariery, które kończą studia, są wykształcone, robią, no są niesamowici. Na przykład pan Leo Messi, słynny piłkarz. Dla mnie to jest, ja uważam, że Auralka moja w przyszłości, mam taką nadzieję, że osiągnie wielki sukces i naprawdę nie trzeba się bać tego autyzmu, bo mnie to na początku przerażało. Wiecie co, u mnie to było troszkę inaczej, bo myśmy trafili tutaj już z diagnozą, nie? No, diagnozą, moja córka w zasadzie miała terapię w miejscowości, gdzie mieszkamy. Natomiast ja szukałem miejsca, w którym ona będzie świetnie funkcjonowała po prostu, tak? I tutaj w Milicz się świetnie wpasowała. Myśmy przeszli bardzo długą drogę, to były bardzo małe kroczki na początku, tak? Dużo kroczków często się potykaliśmy, dużo ciężkiej pracy było. Ale te kroczki właśnie złożyły się na drogę, którą przeszła i mamy teraz potężny przeskok, jeśli chodzi o funkcjonowanie. Tak? Ja myślę, że z tego, co w ogóle to słyszę, to Kapitol dla nas, dla wszystkich jest taką nadzieją po prostu, tak. Nie? To jest tak, można to podsumować takie jedno słowo, to jest nadzieja dla nas rodziców na to, że dzieciaki nasze będą gdzieś później funkcjonowały w tym społeczeństwie lepiej. Nie? Na pewno jest to miejsce, dzięki któremu czujemy, że nie jesteśmy sami. To jest bardzo dużo, bo wcześniej czułam, że przychodzę do różnych innych miejsc, że przychodzę do instytucji.
gdzie muszę poprosić, przejść drogę formalną, najlepiej jeszcze złożyć wniosek, podanie, poczekać aż ktoś przyjdzie, poczekać pod gabinetem, to i tego nie ma. No na pewno naszym największym z tyłu głowy każdy rodzic dziecka, czy niepełnosprawnego, czy autysty, czy w jakikolwiek inny sposób obciążonego, no myślę, że ma tą wizję, co będzie dalej. A tego nie wiemy nigdy, nie? Na dobrą sprawę to jest bardzo istotne, żeby... No tak na dobrą sprawę nie wiemy, jak się potoczy dalsze życie naszych dzieci. Nie wiemy, jak będzie dalej wyglądało wszystko. I istotne jest z mojego punktu widzenia, żebym miał jako rodzic poczucie tego, że zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby temu dziecku pomóc funkcjonować w naszym świecie. Może kilka słów dla specjalistów, którzy na koniec coś usłyszą miłego? W dwóch zdaniach dosłownie. No dla nas jesteście wielcy, wielcy niesamowici. Czujemy się w zasadzie rodziną. Jakąś jedną wielką kapitalną rodziną. Dziewczyny mają wielkie serca przede wszystkim. To jest mega ujmujące. Tak, są wykształcone, są specjalistami wybitnymi, a my to czujemy, że podchodzą do naszych dzieci z wielkim sercem, z wielkim oddaniem i... Wiesz co, bo ja zawsze powtarzałem to od początku tak naprawdę, że bycie świetnym specjalistą to jest jakby jedna kwestia. Tego się można nauczyć, tak? Ale tego podejścia, tego serca do dzieciaków, to trzeba w sobie po prostu mieć. I one to mają. To dla mnie jest po prostu mega ujmujące od samego początku. Dla mnie specjaliści to są czarodzieje, którzy odczarowali moje dziecko. Ja ich uwielbiam. Ja też.